powiedzieć. Pomnik się mnie pani nie podoba. Pomnik jest dobry. Tylko proszę pana, ta wkoło taka obudka, gdzie była, gdzie te kwiatki rosły, te łańcuchy, to jest ohydne, bo to już jest, tego już nigdzie nie ma na świecie. No ale to i już... To uroku nie dodaje. Nie, to mówią, że tak wyglądały te łańcuchy poprzednio, to są no nowe. No i co z tego? To one stare są łańcuchy, są na przy grobie. Ale po co? Tam na cmentarzu. Ale w jakim celu, niech mi pan powie, po co nie wracać wiem. Do tego? To nie jest ładne, to takiego eleganckiego pasuje, żeby był owszem na cokolwiek pięknym stał pomnik i wystarczy. Wystarczy. Ma prawo pani przyjść na sesję Rady Miasta, czy na komisję i zabrać mnie? Ma pani prawo zabrać głos, każdy obywatel? Ja jestem pochnianka. Nie ma znaczenia. Tam nikt nie sprawdza, kto pani jest. Przychodzi pani na sesję, pojutrze jest około 12 godziny, między 12 a 14. Będzie się sesja kończyć. A będzie tu jakaś fontanna? Tak, ma być fontanna podobno. No i przyjdzie pani pojutrze, sesja tutaj w Urzędzie Miejskim. Matko Święta, szkoda, że mam zamiar do takiego starego wójta chorego jechać w czwartek. A to będzie w czwartek? Czwartek jest sesja, zawsze ostatni czwartek. No między 12 a 14 się będzie kończyć sesja, przyjść wtedy i pod koniec sesji są wolne wnioski i każdy obywatel ma prawo zabrać. Ale panu się to podoba? Był pan ostatnio w Wejherowie? Byłem, a w tym roku nie byłem. Ale tam, widziałem, że tam też remontują, byłem ale tam. Ale jak tam zrobione jest z gustem, jak to wszystko stare jest, zachowane stare, ale te łańcuchy i ten taka obruszka, no. Jak pięść do nosa, to nie jest grób. No ktoś to zaprojektował i tak robią na ten. To nie jest grób. To ma być pomnik, a pomniki nie mają takich obudek, bo do czego? Kiedyś jak nic nie było, to bali się, że pies tam naleje, obleje pomnik czy co. Ale dzisiaj pięknie, to pięknie to skąd pani jest? Ja z Wybrzeża w ogóle jestem. Tam Wejherowa? Nie, z Gdyni. A z Gdyni, ale teraz mieszkam, proszę pana, jestem mieszkanką i tam i tu, ale teraz tu przyjeżdża pani pod Bochnią. Bo tu jest przepięknie, pięknie robią tą starówkę, podoba mi się tak, jak tam jest zrobione między tym. Tylko ten tutaj cały plac powinien być jakiś taki, no... No to już do końca roku, mam nadzieję, będą skończone, no, jak dobrze pójdzie. Są te płyty, ładnie to wygląda, brzydkie były te mury, to wszystko. No to będzie wszystko nowe. Nowe mury będą znowu? No nie wiem, nie wiem jak to będzie jeszcze. Plany jakie tam mają dokładnie, to już nie wiem tego, ale no coś będzie inaczej, no ładniej to ma być. No ładniej, ta fontanna powinna być, nie? No ma być gdzieś tam fontanna też podobno. No, to tylko to, ja gdybym tak wiedziała, to bym sobie nie kupiła biletu na czwartek. A tak kupiłam sobie bilet na ekspres? Czwartek do Rzeszowa, bo ja tam pod Rzeszowem mam wujaka, wujka. Mhm. I jadę w czwartek, wyjeżdżam do niego, już mu obiecałam, że przyjadę. No to tu jest, teraz jest radny, można na dyżurze, może pani teraz przyjdzie jeszcze powiedzieć. Wiceprzewodniczący Rady Miasta teraz, bo ja idę też tam. Dobra, ale gdzie tam przyjdzie? No to idę z panią już.